Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Orchidia i witam Was na takim pogadankowym filmie, bardziej wiecie, a la podcast i te sprawy, także znowu, jeżeli nie jesteście zainteresowani moją paplaniną w tle, no to odsyłam Was od razu do artykułu, tak jak zawsze. Ale wiecie, no nie przedłużając, przejdźmy prosto do głównego tematu. Słuchajcie, wczoraj w sieci w sumie zawrzało, internet prawie wybuchł. I wydaje mi się, że warto tutaj poruszyć ten temat, zwłaszcza, że sama jestem ciekawa, co o tym myślicie, a już Wam mówię, o co chodzi. Praktycznie wczoraj dostaliśmy aktualizację 1.3 do Genshina, tak? Nowa aktualizacja, która de facto zaczyna się dopiero w piątek, to jest 19 marca, ponieważ festiwal jeszcze nie jest dostępny, dostaliśmy tylko możliwość, wiecie, nowego baneru, Battle Passa i randek po prostu z 4 postaciami i tyle. Ale co się stało? Od razu w momencie, kiedy pojawiła się aktualizacja, wczoraj przez cały praktycznie dzień dostaliśmy masę przecieków z kolejnej aktualizacji 1.5. A skąd wiem, że to są właściwie potwierdzone leaki z 1.5, to potwierdziło samo miHoYo, co Wam też pokażę. Ale to jest pierwszy raz, kiedy tak się zdarza, że tuż po danej aktualizacji pojawiają się przecieki od razu na następną aktualizację. Wydaje mi się, że takie coś może psuć właściwie rozgrywkę graczom. Zwłaszcza, że po prostu no, teraz gracze, którzy zostali zbombardowani tymi przeciekami, oczywiście no, nie wszyscy wiedzą, o jakie przecieki chodzi. Ja tutaj oczywiście nie będę poruszać kwestii tego, co znajdziemy tak jakby w nowej aktualizacji, chociaż podejrzewam, że po tym, co się wydarzyło, miHoYo może troszeczkę zmienić plany co do aktualizacji 1.5 i to, co, że tak powiem, mogliśmy znaleźć w sieci, może się okazać już nieaktualne. Ale co się wydarzyło, moi drodzy? Praktycznie wczoraj, tak jak już wspomniałam, w sieci pojawiła się masa przecieków, których no niestety no nie jesteśmy w stanie jakoś tam, wiecie, uniknąć. Ci, którzy nie są na grupie facebookowej, no to tam w jakiś sposób uniknęli. Ci, którzy są na Discordzie, znaczy inaczej, ci, którzy są na Facebooku, no to mogli tego nie uniknąć, ponieważ na Facebooku no, ciężko jest pogrupować tematy, ale na Discordzie mamy dosłownie osobny temat na tego typu rzeczy, także jest możliwość właśnie uniknięcia przecieków, ponieważ ja wiem, że nie każdy z Was na te przecieki czeka, że czasami kwestia przecieków to jest po prostu spoiler, który no, odbiera tak jakby cały fun i efekt, wiecie, niespodzianki z informacji z kolejnej aktualizacji. Dodatkowo, mając świadomość, co się może pojawić lub mogłoby, bo teraz to w sumie nie wiadomo, no to odbiera cały fan z aktualnej aktualizacji, która zaczyna się jutro tak naprawdę, no bo ludzie teraz będą podekscytowani tym, co mogą zobaczyć dopiero za 6 tygodni, więc też troszkę czasu będzie trzeba czekać. Ale jeżeli chodzi o Facebooka, no to właśnie przez to, że wczoraj był taki nawał i wysyp tych wszystkich przecieków, administracja postanowiła po prostu stworzyć post zbiorczy, przez co praktycznie, no chociaż wiecie, w części będziemy w stanie ograniczyć ten dostęp do tych przecieków, zwłaszcza osobom, które tego nie chcą. Ale o co chodzi? O co chodzi? Więc tak, tutaj jest ten artykuł, do którego Was odsyłam, jeżeli oczywiście nie jesteście zainteresowani moją paplaniną. Praktycznie miHoYo jest wściekłe na ludzi likujący content z gry. Ponieważ, no tak jak wspomniałam, wczoraj dostaliśmy aktualizację i od razu praktycznie dostaliśmy masę leaków co do aktualizacji 1.5 i ta cała sytuacja praktycznie sprawiła, że miHoYo tutaj się odezwało. Wczoraj na Twitterze praktycznie pojawiła się informacja z oryginalnego konta miHoYo, która głosi, że ja mam tłumaczenie w języku polskim dla tych, którzy nie ogarniają z bardzo angielskiego. Niedawno odkryliśmy rozpowszechniane treści, które wyciekły z wersji 1.5. I tutaj właśnie mamy to potwierdzenie, że to, co mogliście przez przypadek zobaczyć w sieci, dotyczyło wersji 1.5.
Czyli praktycznie no tutaj jest tak jakby potwierdzenie, oni to potwierdzili. Trochę też niechcący, bo ponieważ mogli powiedzieć, wiecie, ogólnie, nie? Że pojawiły się jakieś wycieki z aktualizacji, ale nie podawać informacji z której, nie? Więc trochę się sami wkopali, no ale dobra. Takie zachowanie tylko zakłóca nasze plany rozwoju i promocji nowej wersji, ale także powoduje, że niektórzy gracze mają błędne przekonania co do zawartości nowej wersji. I pamiętajmy właśnie sytuację na przykład z Jonglim, gdzie Jongli miał się okazać super DPS-em, ale potem dostaliśmy Jongliego supporta, który był słaby, chociaż dla mnie nie był słaby, dla mnie to był nawet spoko postać, ja tam nie narzekałam bardzo na tą sytuację z Jonglim. Ale no co się stało? No ludzie zrage'owali i MiHoYo po prostu zostało wręcz zmuszone, żeby tego Jongliego zbufować i teraz jest nawet, wiecie, to już nawet spoko, nie? W tym miejscu uprzejmie prosimy o wsparcie i pomoc wszystkich graczy, aby przeciwdziałać wyciekom i utrzymywać uczciwe środowisko gier. Zwiększymy również nasze wysiłki, aby poradzić sobie z takimi nielegalnymi ujawnieniami. I tutaj mnie tak troszeczkę zastanawia jedna kwestia, że to nie jest tak, że wiecie, MiHoYo może faktycznie tam rozdaje randomowo dostęp do beta testów. Oni tam co jakiś czas na swoim Discordzie udostępniałem formularz, do którego można się zgłosić, żeby dostać się taki dostęp. Ale nie wiem, czy większość z Was ma praktycznie świadomość, wchodząc do beta testów albo do jakiegokolwiek programu objętego właśnie tak jakby tajemnicą, każdy z Was jest zmuszany, jeżeli chcecie wziąć udział, do podpisu dokumentu NDA, który właśnie polega na tym, że no nie możecie podawać żadnych informacji w jakikolwiek sposób na temat właśnie beta testów, tak? A ja to wiem, bo sama podpisywałam taki dokument przy innym programie z MiHoYo, dzięki któremu mogliście na przykład zobaczyć wcześniej materiał z Xiao. I wiem, z czym ten dokument się wiąże. Oczywiście bez wdawania się w szczegóły, no bo nie mogę. Kary za złamanie takiego dokumentu są no masakryczne, w związku z czym no ja osobiście bym nie chciała zostać złapana na likach, szczerze mówiąc, że faktycznie podpisałam taki dokument i nie wiem, gdzieś do sieci robię screenshota i wypuszczam do sieci, bo jakby się postarali, ale chyba mają z tym problem. Właśnie tutaj zaraz do tego dojdę. Ale ogólnie jakby się postarali i jak dojdą do tego, kto na przykład zlikował coś, no to kary pieniężne są tak ogromne, że musiałabym wziąć na to kredyt. A raczej bym tego nie chciała. No i raczej nikt by tego nie chciał, szczerze mówiąc. Ale i to mnie właśnie zastanawia. Pomimo podpisania takiego dokumentu, MiHoYo ma ogromny problem. Te liki, one wciąż wyciekają, więc wciąż ktoś, kto bierze udział w takim programie, w jakiś sposób gdzieś tam przekazuje na przykład jakieś screenshoty i pewnie poprzez osoby trzecie te screenshoty są na przykład przesyłane dalej, nie? Już nawet nie wspominam o data minerach, czyli po prostu osobach, które z samego kodu czy plikach gry są w stanie właśnie wygrzebać jakieś rzeczy, które dotyczą na przykład nowego kontentu, ponieważ miejcie też świadomość, że jak dostajemy na przykład nową aktualizację, wiecie, patchuje nam się to wszystko, to tam do gry są wrzucane też pliki i w kodzie gry są wrzucane te jakby rzeczy, które mogą się pojawić w przyszłości, nie? No i są tacy ludzie, którzy grzebią w tym, chociaż wiecie, grzebanie w plikach gry też może spowodować pewne konsekwencje, także uważajcie na to, co robicie, ale też dzięki temu no, można na przykład wygrzebać informacje, że nie wiem, pojawia się jakaś tam nowa postać gdzieś tam, kiedyś tam, nie? Także no, MiHoYo ma ogromny problem i właśnie nie wiem, czy to może spowodować to, że na przykład zrezygnują z beta testów, nie? Ograniczą to do bardzo wąskiego grona ludzi i po prostu to ograniczy. Wiadomo, no te przecieki, one są, tylko że czasami to są kontrolowane przecieki. I teraz mnie zastanawia właśnie, czy to nie jest taki kontrolowany przeciek. W sensie, że MiHoYo, jako że od zamkniętej bety mamy styczność właśnie z tymi przeciekami z nowych aktualizacji, czy tam przyszłych aktualizacji gry, czy MiHoYo teraz na przykład nie poszło w taką jakby drugą stronę, że oni specjalnie zrobili ten wyciek, bo naprawdę wyciek był mega wielki. To się pierwszy raz zdarzyło tak, że kurde, w dniu nowej aktualizacji jest tyle masa nowych informacji co do aktualizacji 1.5,
że to jest po prostu wręcz no niesamowite. W sensie wcześniej no nie miało takiego miejsca, wcześniej nie wiem, może 2 tygodnie przed wejściem nowej aktualizacji, albo nie wiem, 3 tygodnie przed wejściem nowej aktualizacji, coś tam, jakiś screenshotek się pojawił gdzieś tam jakoś delikatnie, ale wczoraj to była jakaś masakra totalna, nie? Także też mnie zastanawia nad tym, czy to nie jest jakiś przeciek kontrolowany i oni teraz niby uga buga, bo przecieki są i my jesteśmy źli na to, nie? No bo w sumie nie wiadomo, nie? Jaka jest prawda. No ale dobra, no i oni tutaj niby piszą, że no zwiększą tam wysiłki, żeby poradzić z takimi nielegalnymi ujawnieniami, więc to, że oni na przykład copyright strajkują gdzieś tam youtuberów, to jest fakt, bo już takim youtuberom się dostało, także ja bym uważała, drodzy youtuberzy i streamerzy, na to, co mówicie i na to, jakie materiały przygotowujecie. Ja bym na waszym miejscu nie robiła materiałów o przeciekach, a zwłaszcza nie pokazywała ich w waszych filmikach, bo naprawdę może wam się oberwać, serio. Bo co innego, wiecie, kontrolowany przeciek, a co innego, gdzie faktycznie ktoś jawnie coś pokazuje, a nie powinien i Michoje może się dorwać do takiego kanału, także wiecie, uważajcie youtuberzy, bo ja wiem, że przecieki się klikają i z tego jest masa wyświetleń, ale czy warto, żeby potem wasz kanał został zdjęty? No nie wiem. U mnie przecieków, a czy informacji co do przecieków nie ujrzycie, no bo ja się w coś takiego bawić po prostu nie chcę, ale nieraz na streamach na przykład od razu mi piszecie, a widziałaś to, a widziałaś tamto, a jakiś no, nowa postać, a coś, a tamto, a po tamto. Ja na przykład nie lubię przecieków, dlatego jak ktoś przychodzi nowy, to dostaje ode mnie przysłowiową zjebkę, żeby no nie likował, nie spoilerował, bo to do nikomu nic nie jest potrzebne, a faktycznie no odejmuje tak jakby cały ten fun z gry, tak? W sensie z tego efektu wow, że potem jak oglądamy na przykład, wiecie, zapowiedzianą transmisję Mihojo na temat następnej aktualizacji, no to tam wtedy możemy się podowiadywać faktycznie, co będzie. A tak to teraz to jest wszystko gdybanie. Część ludzi nie ogarnia, że przecieki to nie jest coś, co wejdzie na 100% do gry i oni już mówią, że będzie to na 100%, nie? No i to jest kolejna właśnie sytuacja, w której, kurczę, na przecieki trzeba patrzeć z bardzo wielkim przymrużeniem oka, niż to, co się dzieje. Także ja nie wiem, czy to jest kontrolowany przeciek, czy to jest jakaś, nie wiem, taktyka ze strony Mihojo, która, nie wiem, że może Mihojo chciał w jakiś sposób wykorzystać ten fakt przecieków, czy może faktycznie są wkurzeni i będą z tym w jakiś sposób walczyć. Tylko szkoda, wiecie, że się skupiają na czymś, gdzie właściwie jest objęte umową NDA, a nie na przykład nie skupiałam się na rzeczach ważniejszych niż takie przecieki, bo faktycznie przecieki w jakiś ten sposób napędzają też to jakby jakby to powiedzieć no popularność też gry, tak? Bo ludzie zobaczą jakąś nową postać i będą na nią czekać, tak? Więc to też jest takie podejście trochę psychologiczne do sprawy. Z drugiej strony może to psuć faktycznie rozwój tak jakby kontentu, no bo ludzie się już, wiecie, zobaczą coś i oni to chcą, a potem Mihojo to zmieni i nagle będzie płacz i zgrzytanie zębów. Więc tak też może być. Ale zobaczymy. Ja jestem ciekawa, co wy sądzicie o całej tej sytuacji, jakie jest wasze zdanie w tym temacie. No ale według mnie to powinien się zająć bardziej nużącymi kwestiami, jak na przykład hakowane konta, brak dwuetapowej weryfikacji z ich strony i tak dalej, bo naprawdę zabezpieczenia mają tak słabe, że ja się nawet nie dziwię, że ludzie likują mnie rzeczy, nie? Pomimo umowy NDA. To, co też mnie to naprawdę zastanawia. Ja bym się bała likować, szczerze mówiąc. Ja bym się bała. Ja po prostu, nie wiem. Podziwiam ludzi, którzy to robią naprawdę, bo już się komuś tam oberwało i naprawdę kara pieniężna jest ogromna, także ja bym się nie chciała w to bawić. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tą sytuację, także słuchajcie, uważajcie, co mówicie na waszych streamach, uważajcie, jakie materiały wpuszczacie na wasz kanał, ponieważ faktycznie jak Mihojo zobaczy i się z tym no, nie zgodzi, no to on może faktycznie się przytrążyć tak jakby do waszego kanału, także ja bym na waszym miejscu uważała. I dajcie oczywiście znać, co o tym myślicie, bo jestem ciekawa waszej opinii, może jakieś macie wasze własne teorie na ten temat, wasze oczywiście myśli i tak dalej. A ja bym chciała jeszcze tylko na sam koniec dodać dwa słówka tak jakby z mojej strony na temat streamów. Ponieważ tak stała część widowni, która przychodzi na moje streamy, to wie, że ja się przenoszę po prostu na Twitcha, także chciałam w jakiś tam sposób tak czy siak zapowiadać te transmisje na żywo, w taki sposób właśnie, że
będzie ta zapowiedź, wiecie, jak zaczniemy tam je po 10-15 minutach streama, to potem ta zapowiedź zostanie tak jakby niepubliczna, więc jak ktoś nowy przyjdzie na kanał, to nie będzie widział tej transmisji na YouTubie. Z tego względu, że nie chcę już tak jakby streamować i tu i tam, no bo jednak trzeba się zdecydować tak jakby na jedną platformę. No i teraz Twitch, bardzo, bardzo dużo osób jest na Twitchu, także ja Was naprawdę zachęcam do wbicia na streamy na Twitcha. Dzisiaj na przykład będziemy też grać w Genshina, potem będziemy grać w Personę, a jutro, moi drodzy, zaczynamy w końcu ten prawilny festiwal Mondstadt, także zapraszam Was bardzo serdecznie. No i piszcie, co sądzicie o całej tej sytuacji, bo jestem mega, mega ciekawa. Także ja Wam życzę miłego dnia, no i widzimy się na streamach. Także linki, wszystko macie w opisie. Trzymajcie się, cześć!